Witam Was, jestem Bartek. Dzisiaj zapraszam na rozpakowanie TP-Link Nefos C5 Max. Kiedy testowałem dla Was mniejszą wersję tego urządzenia, czyli Nefosa C5, pojawiło się pytanie, czy będzie u mnie również C5 Max. I dzisiaj właśnie jest ten dzień. Również dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie TP-Link Nefos C5 Max. Z tyłu, jeśli chodzi o pudełko, w zasadzie jeśli chodzi o sam wygląd pudełka, od tego możemy zacząć. To jest dokładnie to samo, co było w przypadku zwykłego C5, z tą różnicą, że po prostu pudełko od wersji Max jest po prostu większe, za sprawą tego, że sam telefon jest oczywiście większy. Z tyłu mamy skróconą specyfikację, jeśli chodzi o to urządzenie, i tak naprawdę to, co się rzuca od razu w oczy, to jest zmiana, czyli ekran 5,5 cala Full HD. W C5 było 5 cali rozdzielczości HD, tutaj mamy Full HD przy 5,5 calach. Z tyłu mamy, jeśli chodzi o aparat, 13 megapikseli, z przodu mamy 5 megapikseli, jest to telefon Dual SIM w standardzie MicroSIM. Mamy procesor, z tego co widzę, od MediaTek, 2 GB RAM-u, 16 GB pamięci wewnętrznej plus maksymalnie 32 GB, jeśli chodzi o pamięć na karcie microSD, i są to chyba dane bardzo podobne do tego, co było w przypadku wersji zwykłej, czyli C5. Tutaj tak naprawdę wyróżnikiem jest przede wszystkim wielkość ekranu. Dobra, przejdźmy już do samego rozpakowania, tak więc przetnę tutaj wszystkie folie. To mi się akurat bardzo podoba, że pomimo tego, że jest to urządzenie takie średniopółkowe, ponieważ akurat jeśli chodzi o cenę C5 Max, z tego co pamiętam, oscyluje ona w okolicach 800 zł, urządzenie jest naprawdę świetnie zapakowane. To trzeba powiedzieć od razu, to również Wam podkreślam przy okazji testów zwykłego C5. Pudełko fabrycznie zalakowane w taką oto folię ochronną. I tak, z tego co widzę, jeszcze z tyłu mamy tutaj plombę, ale plombę już od razu sobie przeciąłem, tak więc możemy przystępować od razu do samego rozpakowania. Tak więc podnosimy wieko i z tego co widzę, wieko mi niestety nie schodzi, nie wiem dlaczego. Spróbujemy potrząsnąć, ale coś czuję, że nie będzie to takie łatwe, można powiedzieć. No muszę Wam powiedzieć, troszeczkę się tutaj z tym pudełkiem trzeba posiłować, żeby to wieko otworzyć, ale już mamy dostęp do samego urządzenia. No i z tego co widzę, akurat wersja C5 Max dotarła do mnie w innym kolorze niż to było przy okazji wersji C5, ponieważ tutaj mam do dyspozycji kolor czarny, który na pudełku podejrzewam, że jest określony jako dark grey po prostu. No i tak, przejdźmy do dalszej części rozpakowania. Mamy tutaj tego typu plastikową wytłoczkę. Jeśli chodzi o dalszą część zestawu, tutaj przede wszystkim mamy tego typu zakładkę, w której to podejrzewam znajdziemy różne papierki czy jakieś środki ostrożności, skróconą instrukcję obsługi, czyli takie po prostu bardzo podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o papierologię, która musi być już niestety z tym smartfonem. No i tak, to jest to samo dzielenie, które było przy okazji wersji C5. Zaczynamy może tutaj od tego. Ja tutaj znajdujemy przede wszystkim ładowarkę sieciową. Zobaczymy, jakie ona ma natężenie na wyjściu. I tutaj mi się podoba, przy okazji tej ładowarki wszystko ładnie widać. Mamy 5V, 2A, jeśli chodzi o natężenie prądu na wyjściu. Nie wiem szczerze, czy ta ładowarka troszeczkę chyba inny ma kształt niż to było przy okazji C5. Takie mam wrażenie, natomiast szczerze mówiąc już nie do końca pamiętam po prostu, jaka ta wtyczka była dokładnie przy okazji wersji C5. Tutaj mamy dalszą część zestawu, czyli słuchawki. Bardzo fajnie, że w tej kwocie dostajemy również słuchawki. Nie są to słuchawki dokanałowe, zwykłe takie, można powiedzieć, pchełki. No i ostatnia rzecz, jaką znajdujemy tutaj, jest to po prostu kabel microUSB, biały kabel microUSB, tak więc nic specjalnego. Dobra, przejdźmy do uruchomienia telefonu. Tutaj przytrzymuję przycisk power, od razu mogę ściągnąć z niego folię ochronną, ponieważ ten egzemplarz testowy jest fabrycznie nowy. Co mi się od razu rzuciło w oczy, muszę Wam powiedzieć, że materiał, jeśli chodzi o tą wersję czarną, jest zupełnie inny niż to było przy okazji wersji białej. Tutaj mamy taki wstępny dźwięk, ponieważ po prostu plecki są matowe, nie są takie bardzo śliskie, jak to było przy okazji Nefosa C5. Tutaj mamy bardziej takie matowe tworzywo, to jest jak najbardziej na plus. Jestem ciekaw, czy po prostu na tej wersji nie będzie widać zabrudzeń, to tego jestem jak najbardziej ciekaw. Natomiast jeśli chodzi o sam wygląd, design, to jest dokładnie to samo, co było przy okazji wersji C5, z tą różnicą, że chyba tutaj klapki nie możemy ściągnąć. Aha, zobaczymy, czy możemy tutaj w ogóle klapkę ściągnąć.
Ale z tego co widzę, to chyba powinno być możliwe, ale baterii nie miałem osobno w pudełku. Tak, jest tutaj tego typu szczelinka, za którą możemy tutaj podważyć i ściągnąć klapkę, więc to jest jak najbardziej możliwe. Mamy wstępną konfigurację, poszukam oczywiście języka polskiego. Tutaj z tego co widzę, daleko szukać nie musiałem, mamy język polski, klikamy dalej. Włóż kartę SIM, czyli standardowa informacja. Z tego co widzę, ta wstępna konfiguracja jest bardzo podobna oczywiście do tego, co znamy z czystego Androida, więc tutaj jak na chwilę obecną będę to wszystko oczywiście pomijał. Możemy tutaj pominąć oczywiście skonfigurowanie blokady ekranu. Usługi Google'a, oczywiście na to się tutaj zgadzamy. No i tak naprawdę konfiguracja zakończona. To jest tutaj akurat jeśli chodzi o Nefosa, bardzo szybki proces. Urządzenie uruchomione. No i tak naprawdę zobaczymy, jak ten C5 Max będzie się sprawować, ponieważ sama zwykła C5 zrobiła na mnie niesamowicie pozytywne wrażenie, co zresztą możecie zobaczyć w recenzji tego urządzenia. A jeśli macie jakieś pytania odnośnie C5 Max, wszystko piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Natomiast w tym rozpakowaniu to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.